dzisiaj Krystynie podziwiamy tą pokorę, którą miał święty Paweł, który sam o sobie, to jest prawdziwa pokora, sam o sobie mówił, że nawet, że jest poronionym płodem ze względu na te prześladowania, których on dokonywał, prześladowania pierwszych chrześcijan. Jednocześnie ten sam święty Paweł uznaje to, co łaska w nim uczyniła, uznaje wielkie dzieła, które on uczynił, będąc posłusznym wezwaniu Pana Boga. Od świętego Pawła należy uczyć się prawdziwej pokory, która wymaga, by nazwać się nawet w tak wstrętny sposób, jak on, poroniony płód, a jednocześnie widzieć, że onże sam dzięki łasce, dzięki nawróceniu, dzięki temu cudownemu zdarzeniu, kiedy spadł on z konia i Pan Jezus nawrócił go właśnie w drodze, gdy jechał, by prześladować chrześcijan w Damaszku, onże uznał tę wielkie wezwanie i będąc słabym, będąc ograniczonym, stał się największym, będąc najmniejszym z apostołów, stał się poniekąd największym w tym sensie i znaczeniu, że stał się on apostołem narodów. Rozprzestrzenił chrześcijaństwo, dobrą nowinę poza granice Ziemi Świętej, jak żaden inny apostoł, i umarł wreszcie śmiercią męczeńską w Rzymie, w okolicy Trefontany, gdzie do tej pory czci się miejsce ścięcia świętego Pawła apostoła. To jest coś, co nam jest również potrzebne. Widzieć swoją ograniczoność, słabość, widzieć, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak wcześniej prześladowaliśmy Kościół Boży, może nie zawsze otwarcie, ale poprzez niedowiarstwo, poprzez swoje grzechy krzyżowaliśmy na nowo Pana Jezusa przez nasze, zwłaszcza grzechy śmiertelne. A widzieć też to, że Pan Jezus przy całej naszej słabości, ograniczoności nie chce, byśmy tylko tkwili w takiej pokorze, która polega na wiecznym wypominaniu sobie grzechów, które są wypożyte. Chce nas wykorzystać do zbawienia nas samych. Chce też być może z naszą pomocą, przy pomocy naszych talentów, naszej pracy, naszych modlitw, pokut, jałmużn, pomóc też innym do zbawienia. Żeby być pomocnikiem, pracownikiem winnicy Bożej, trzeba najpierw oczyścić dokładnie samego siebie. Święty Paweł miał tą jedyną szansę nawrócenia w taki spektakularny i dogłębny sposób, ze względu na swoją wielką rolę i misję. To się rzadko zdarza. Zdarza się wielkim świętym, jak chociażby świętemu Norbertowi, założycielowi zakonu remonstratenzów, Norbertanu, który tu również spadł w czasie burzy z konia, wiodąc już jako kleryk po wyższych święceniach światowe, grzeszne życie. Również jego Pan Jezus nawrócił w ten sposób, że doprowadził do jego upadku, a w konsekwencji do nawrócenia, do pokuty, stał się wielkim pokutnikiem. Zorganizował nowy zakon i stał się bardzo pomocny papiestwu w dziele reformy gregoriańskiej poprzez to, że popierał papieża przeciwko cesarzowi, gdy ten zbuntował się przeciwko władzy kościelnej. Tenże cesarz był jego kuzynem, był święty Norbert po kądzieli z rodziny samej, z rodziny cesarskiej, po ojcu był z hrabi Lotaryngii. Odstąpił od cesarza, który wszedł na drugie schizmy, stanął po stronie papieża. Więcej jeszcze, pomógł prawdziwemu papieżowi w zwalczeniu schizmy Anakleta, antypapieża Piotra Leoniego, który rozwalał Kościół swoją schizmatycką działalnością. Tak wielkie rzeczy jest w stanie uczynić ktoś, kto za młodu żył dworskim, lekkomyślnym czy wprost światowym życiem, który to życie kontynuował, nawet będąc już subdiakonem, nawet będąc mając już święcenie wyższe, które zobowiązywało go przecież do celibatu, do życia stricte kościelnego, klerykalnego. Jest zatem w życiu wielu świętych również w późniejszym czasie możliwe dokonanie wielkiego cudu i Pan jest nieraz tego cudu dokonywał, jednak w większości przypadków upadek z konia jest taką ostatecznym rozwiązaniem, które pewnie na specjalne przypadki sobie zostawię, natomiast większość z nas próbuje
łagodniejszy nieco sposób nawrócić, ale to